разная притча. Dzisiaj chciałem powiedzieć o takiej pozytywnej zabawie w liczenie bitów. Z tym, że nie bitów w sensie muzyki, big bitów, tylko small bitów, czyli takich zero-jedynkowych bitów. I tak sobie liczyłem i powtarzałem sobie, przypominałem sobie, jak to było za początków cyfrowej rzeczywistości. Bo rzeczywistość jest cyfrowa, bez względu na to, czy bity to są przestrzenie Planka, czy bity to są piksele na ekranie telewizora czy komputera. W każdym razie bity to coś, co trzeba liczyć po jednym. Po jednym, a potem mnożyć przez dwa. Tak. Jeden bit to jest albo 0, albo 1. Potem jest drugi bit, to jest 2, to jest 1-0. Czyli dwójka to jest jedynka na pozycji drugiej i 0 na pozycji pierwszej. Ewentualnie jedynka na pozycji pierwszej, a 0 na pozycji drugiej. To jest 2. Teraz stosując ten system liczenia, to w tym momencie jest 1 na pierwszej pozycji, czy na zerowej pozycji. Potem jest 2. Potem na trzeciej pozycji jest 4. 4, 4, oczywiście 4, 5, 6, 7 i 8 to już jest piąta pozycja. 8 to jest piąta pozycja. A więc w związku z tym 4 to jest jak gdyby wszystkie bity. Czwarty bit. Zaraz. Właśnie trzeci bit to jest 4. Piąty bit to jest, czwarty bit to jest 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Takie są zawartości bitów. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 8. Czyli bit na czwartej pozycji to jest 8. Potem jest 16, to jest na piątej pozycji. Potem jest na szóstej pozycji. Na szóstej pozycji jest 32. Na siódmej pozycji jest 64. Na ósmej pozycji jest 128. 128 na ósmej pozycji. W tym momencie, jeżeli by wypełnić wszystkie bity od 8 do 1, jedynkami, to będzie to 254. 254, natomiast 255 to będzie już bit, no, zawartość komórki pamięci 1 na 9 bicie. To jest 256. 256 jest na 9 bicie. Na 10 bicie jest 512. Dobrze liczę? A to już się muszę zastanowić, bo przed chwilą mi wyszło zupełnie inaczej. Jak liczyłem bez kamery i bez gadania, to wychodziło mi zupełnie inaczej, więc w związku z tym będę musiał jeszcze raz przeliczyć, jak to jest z tymi bitami. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. To już jest 6 bitów. Nie, zaraz 4, 7 bitów. 128 to jest 8 bitów. 128 to jest 8 bitów. Natomiast 9 bit to jest 254. Nie, 99 bit i wszystkie mniejsze. Czyli 9 bit to jest 255. 9 bit to jest 255. Nie potrafię mnożyć przez 2.
To jest moja właściwość chyba od dawna. Natomiast wyszło mi, jak leżałem i liczyłem, to wyszło mi, że 1F to jest K. I to jest takie, taka myśl, którą muszę zapamiętać. 1F. Czyli dwa słowa 16-bitowe. Pierwsze 1, a drugie 1F. A F to jest 15, czyli 15. Czyli 1 i 15, czyli same F-y, same jedynki. 1 i 15. Same jedynki na 8 bitach to jest 512. A jeszcze 1, to wtedy się okazuje, że jest tylko jeden bit, jedynka na 9 pozycji, natomiast na pozostałej pozycji jest same zera. Jeżeli teraz wypełnić te wszystkie 8 pozycji jedynkami, to będzie to 1F. 1F, to wyszło mi, że to jest 1K, czyli 1024. To będę musiał sprawdzić, posłuchać i policzyć jeszcze raz. A potem się dopiero zaczyna 4F, czyli 4096 i tak dalej. I to jest właśnie cyfrowa rzeczywistość. Mnożenie jedynki przez dwa. Dziękuję.